O, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Michał, aka pomidorowy.pl, a was chciałbym zaprosić na specjal. Tak jest, moi drodzy. Miałem to zrobić w maju, czyli dokładnie 7 maja, ale nie zrobiłem tego filmiku, ponieważ stwierdziłem, że tym razem zrobimy troszeczkę inaczej niż w zeszłym roku i w ogóle te parę lat wstecz. I jako, że dzisiaj mamy datę 28 czerwca, co zresztą widzicie na załączonym obrazku, bo widzicie ten filmik. Ja ten filmik nagrywam 5 dni wcześniej, dlatego że jutro wyjeżdżam. Nie będę miał go jak nagrać. Więc z okazji tego, że obecnie, w tym momencie, jestem 7 lat na YouTubie, postanowiłem nagrać wam moją reakcję na moje stare filmiki na kanale, które cały czas są dostępne i nie będę ich w żadnym wypadku kasował ani nic, dlatego że ja wychodzę z założenia, że jest to po prostu historia. I ja nie lubię zakłamywać historii, tak więc myślę, że bez zbędnego przedłużania jedziemy z koksem, posłuchajmy sobie, co Michał tam miał nam do powiedzenia ten z 2014. Posłuchajmy sobie. Siemano, witam was w drugim Siema. odcinku Zagrajmy Wy. Siema, Nasz wami gościu. kuzyn na PlayStation 1 i zaczynamy poziom The Great Gate. Jak wiecie, poziom The Great Gate symbolizuje się tym, charakteryzuje się, przepraszam, tym, że gramy w, jakby wam to powiedzieć, w bramie. Ponieważ Generalnie chodziło mi po prostu o to, że się wspinamy do takiej coś a la pseudo dużej bramy, że ta pseudo duża drama jest tam, znaczy drama, jest brama w tle, a my sobie tak chodzimy po właśnie takiej sekwencji 2 i 2.5D. Ogólnie ta jakość, niech nikt z was się nie przerazi, ale ta jakość jest z mojej starej nagrywarki, czyli z mojego Easy Cupa, dlatego nie zdziwcie się, że po prostu będziecie widzieli taką jakość. No i co generalnie? Ogólnie dźwięk będzie w mono, dlatego że w sensie tam z tego filmiku, dlatego że ja grę nagrywałem z mojej PS2, a moja PS2 nie ma stereo, tylko mono. Chociaż mój głos jest stereo, ale dźwięk z gry jest mono. Taka śmieszna, że tak powiem, sprawa. teraz wchodzimy po bramie w grze Crash. I co mógłbym wam powiedzieć? W tym poziom jest jeszcze drugi taki poziom oparty na tym samym layoutie. Jest to poziom pod nazwą Native Fortress. W wolnym tłumaczeniu oznacza, nie wiem, nie powiem wam szczerze powiedziawszy. Będę starał się tłumaczyć wam wszystkie poziomy. Ten to jest no o bramie, to jest duża brama. Chodzi o The Great Gate. Ale ten poziom nie zaliczymy od razu na 100%, ponieważ nie zdobędziemy wszystkich tych skrzynek. Tutaj, jak widzieliście, był mój błąd. Ale cóż, nie jest. Oj, 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 ale ja byłem zestresowany, kurczę pieczone. Znaczy, no nie ma co się dziwić, no kurde, zaczynałem wtedy na YouTubie, no nie? Więc tutaj nie można oczekiwać, że ja od razu, kurde, niszczyłem YouTuba od samego, kurde, początku, no bez przesady. Jestem z tego powodu smutny, ani zły, po prostu. To było moje wcześniejsze granie, bo szczerze nic mi to nie dało, tylko to, że nie zdobyłeś paru skrzynek. Fuj. Ale cóż. Dzisiaj przejdziemy dosyć dużo mapek, znaczy przejdziemy tą, następną, potem będzie ostatnia i boss. Pierwszy. Ale mam taką tendencję do teraz, że mi się tak czasami, wiecie, coś tam zaplączę języczek i kurde, mówię takie jakieś dziwne słowa, po czym kurde ktoś pisze w sekcji komentarzy, o kij ci chodzi, gościu. Boss, który pojawi się tylko w czterech grach Crasha. W czterech! Ponieważ ta postać w ogóle nie była bardzo dużo używana w serii i podobno w Crashu Twin Sanity miała zginąć. A kto jest tą postacią? Dowiecie się, kiedy będziemy walczyć z tą postacią. Uuu, ale Więc ciekawostka, gościu. powiem wam szczerze, że jestem bardzo zadowolony nagrywając tego Let's Playa. Ponieważ mam nadzieję, że ktoś. Mam nadzieję, że ktoś ogląda te Let's Play, ponieważ widziałem pod pierwszym odcinkiem, miałem chyba 8 wyświetleń, więc wow. Wiadomo, no, może powiem coś o moim głosie. Ojej, ale ja tutaj jestem zestresowany, kurczę pieczone, ja pierdziule. Mam nadzieję, że ktoś to ogląda. No nie, no nikt tego nie ogląda. No gościu, ty, nie oszukuj się. Co ty, kurde, sobą reprezentujesz?
Ja nie mam 12 lat, mam lat 17. Tak, mam 17 lat. O Pierwszy raz. Jezu, teraz temu. To jest taki mój kompleks, bo ja jak zaczynałem na YouTube, to przez to, że brzmiałem jak brzmiałem teraz na tym nagraniu, to miałem wrażenie, że brzmię na jakiegoś takiego 14-latka, no nie? Przez to, że mam taki, a nie inny głos, no i przez to, że nagrywałem wtedy z mikrofonów wbudowanym w kamerce, więc dlatego, no, można było to usłyszeć tak, a nie inaczej, no nie? Ja pierdziele, masakra, kurde. Jakie ja miałem kompleksy na początku, to jest naprawdę głowa mała. Wiadomo, może brzmię jak nie wiadomo, 12-latek czy 13-latek, wie z tym. W każdym bądź razie brzmię tak, ponieważ mam takie mikro. I niestety, no, co mógłbym powiedzieć, to to, że planuję załatwić sobie lepsze mikro. Ale akcja, jeżeli chodzi o Let's Play, bardziej się rozkręci w Crashu 2, ponieważ w Crashu 2 będę miał tyle do porozmawiania. Ponieważ w tym Crashu, no to co? Po prostu są poziomy i to wszystko. No, tu się Bo zgodzę. tak jak mówił polski gamer 17, którego serdecznie pozdrawiam, jeżeli. O Jezus Maria. No tak, to jest właśnie. To jest właśnie to, że ja za każdym razem w tych pierwszych materiałach podkreślałem, że ja się inspiruję polskim gamerem 17. I powiem szczerze, jak ja wracam do tych materiałów po latach, to mówię sobie, ja pierdzielę, no kurde. Znaczy. Z jednej strony to fajnie, no bo przynajmniej pokazywałem, że jakby nie kryłem się z tym, że się inspirowałem nim, ale z drugiej strony to kurde, jak teraz tak na to patrzę, to ja pierdziule, mogłem sobie parę razy to darować w sumie, to podkreślanie to na każdym kroku. I ogląda to, jeżeli to ogląda, oczywiście, że to jest taka malutka kopia Mario, że po prostu, o, tutaj Jabraj przebrał się za Mario i trzeba uratować księżniczkę i trzeba Bowsera. Tak, no to jest prawda. Akurat Crash 1, tak, Crash 1 to jest taka trochę kopia Super Mario. To ja nawet po dziś dzień tak w pewnym stopniu trzymam się tego, bo jednak no fabuła w Crashu 1 no to jest hej, uratuj Taunę, pokonaj Cortexa, bo Tauna została porwana przez niego, więc Crash jako Crash, Jamraj pasiasty idzie na ratunek. Wiecie o co chodzi. Dobra, to tutaj sobie możemy to wyłączyć. Tak, 3 minuty obejrzeliśmy z 6. Oczywiście link do pełnego odcinka będziecie mieli w opisie. Ja tutaj mówię, chcę tak troszeczkę po trochu z wami pooglądać, żebyśmy sobie przypomnieli stare czasy, jak to kiedyś Michał zaczynał na tej platformie. Trzeci odcinek z Crasha 1, ruszamy. Mano wszystkim, witam was w trzecim odcinku No zagrania siema. gry Crash Bandicoot 1 na PlayStation 1 i zaczynamy od poziomu Walcowe Kamienie, Rolling Stones. Walcowe To jest mój kamienie. też Ja ulubiony pier. poziom, ponieważ charakteryzuje się tym, że zdobędziemy pierwszy raz bonus Nitrusa Prio, który pozwala nam na farmienie sobie żyć. Tak, tutaj właśnie będzie. I nie zdziwcie się, jeżeli będziecie ciągle słyszeli jakieś takie moje chrząkanie, dlatego że po prostu to były na tyle takie początki, że bardzo często, jako że był to okres alergiczny i w sumie nadal dla mnie jest, tylko że teraz ostatnio alergia mi mniej dokucza niż tak jak teraz słyszycie, bo na przykład słuchając mnie teraz, możecie wywnioskować, jakbym był w głębokim jakimś żalu lub depresji, a tak naprawdę miałem zapchany nos, dlatego że w 2014 roku parę razy, no czy no parę razy, przez większość jakby wakacji miałem zapchany nos, dlatego że no jestem alergikiem, jakby to można powiedzieć. Mam alergię na koszoną trawę i pyłki z drzew, więc generalnie w tamtym roku mi dosyć bardzo dopieprzyła ta alergia. Aczkolwiek z roku na rok jest coraz lepiej. W tym roku w zasadzie tylko dwa razy mi dowaliła alergia, więc wydaje mi się, że jest całkiem w porządku i mam nadzieję, że tak to pozostanie przez resztę wakacji, bo mówię, z roku na rok coraz mniej ta alergia mnie atakuje. Oglądamy dalej. Pierwsza kostka i to jest największa zasada. To jest według mnie po prostu taka zasada, że jeżeli chcecie zdobyć tą pierwszą główkę, musicie nie zespinować się na tej skrzynce, tylko odbijać na niej. I proszę, to jest właśnie minus Crasha w tej części, ponieważ Crashem się aż tak łatwo nie kontroluje, ponieważ wiecie co jest najgorsze w tej grze? Że jak skoczysz Crashem do przodu, to on skoczy, no nie wiem, no załóżmy tam kawałeczek. I jego gameplay jest tak głupi w tej grze oczywiście, że po prostu skoczysz, ale może być duże prawdopodobieństwo, nawet 100%,
że Crash sobie po prostu jedną pikselkę się ruszy dalej i spadnie na śmierć, bo niestety Crash tak jak Rayman nie potrafi się łapać rzeczy. No, to jest akurat prawda, tutaj ja potwierdzam, że problem z Crashem jedynką jest to, że no, jeżeli chodzi o hitboxy i ogólnie o sam gameplay, no to jest strasznie toporny, ale to myślę, że większość polskich i jak i zagranicznych let's playerów na to zwracała uwagę, więc ja tutaj już nie będę więcej mówił, bo wszyscy wiemy, o co chodzi. I to jest według mnie minusem. I proszę, straciłem maskę przez moją własną głupotę, ponieważ po środku znajduje się życie. Tam jak jest paczki TNT ze zwykłymi, to tam jest po środku życie. Wow! O kurde, ale żeś ciekawostką teraz tutaj zasłynął, Michale. Zwany tam pomidorem. Te kurde prawie 7 lat temu. Ale że ja postanowiłem sobie utrudnić grę, tak więc... Ja pierdzie, to co nieźle utrudniłeś tę grę, kurde, nawet nie trafiłeś w platformę, we tam, spadaj leszczu. Wiecie co zrobiłem, to było... No co zrobiłeś, no? Proszę, no to gówno zrobiłeś. No proszę bardzo. No ale co? Nie ma problemu. Co to jest za ten let's play bez faili? No co to jest za let's play bez faili? Zawsze trzeba failować. Ale mógłbyś lepiej grać. Ja zagrałem w prototypa Crasha Bandicoot. Tak? W prototypa grałeś? Nie zdążyłem powiedzieć w pierwszym odcinku. I co? Pochwal się jeszcze. Prototyp tej gry jest... No chwal się dalej. Ale to mega zmieniony. No dawaj, no. Co się tam dzieje? Sunset Vista. Sunset Vista w tej grze jest moim ulubionym poziomem, ale... Tak, ulubionym. Chyba w dupie byłeś i gówno widziałeś, jak przecież ja zawsze mówiłem, że Sunset Vista to jest jeden z gorszych poziomów. Co ja tutaj teraz, kurde, paplałem te 7 lat temu? Ty, kurde, ty, Michał z przeszłości, co ty, kurde, gadasz za głupoty, ty, wpierdol chcesz? Nienawidzę tego poziomu. On nie tyle co jest długi, co jeszcze frajerski na becie, więc dobrze, że oryginalna gra nie miała tego, ponieważ... To oryginalna gra, kurde! Ja pierdzielę. Oryginalna gra. Chodziło mi bardziej o finalna wersja. Oryginalna gra, no to... Ale dobra, nie będę się czepiał. Każdy ma prawo się pomylić. To były moje początki. To był trzeci film w ogóle na kanale, gdzie jeszcze wcześniej planowałem nagrywać, bo w maju już planowałem nagrywać 2014 i kiedyś już planowałem w 2012, żeby nagrywać. Tak więc... No, gdybym te 2 lata wcześniej sobie ogarnął, no to byśmy mieli jeszcze gorszą jakość zapewne, ponieważ pamiętam, że miałem taki mikrofon w słuchawkach, takich naprawdę bardzo tanich słuchawkach, więc no jakość mogłaby być naprawdę przerażająca, więc cieszmy się, że mamy na razie taką jakość. Wtedy to chyba bym kurde usunął od razu na tej, nie byłoby tej gry. Ale cóż, mówię, akcja zmieni się w Crashu dwójce. Bo będę bardziej wygadany. Dobra, będziesz bardziej wygadany. No to fajnie. Trzymaj się ciepło. Na razicho. I dobra, teraz mamy tutaj 4. odcinek z Crasha Team Racing. Mówię, tak wybrałem sobie tam losowe 5 filmików. Więc posłuchajmy sobie, co teraz Michał. To już jest 4. let's play na kanale, bo jak widzicie, data jest, lub nie widzicie, 22 lipca 2014, czyli to był mój już 4. let's play na kanale. Więc let's go! Tutaj pomidor.pl i zapraszam was na 4. odcinek, zagrajmy wy. O Jezu, a ja słyszę kurde głośniej grę niż ciebie, więc ty tam ledwo chyba co usłyszymy, mi się wydaje. Team Race tam na PlayStation 1 i wjeżdżamy do Citadel City. I jak wszystkie inne odcinki, wszystkie są pięknie wyedytowane. Tak, powiem ludzie, czemu ja tak cicho i tak. Wyglądam tak cicho, ponieważ mam takie mikro, tylko wyglądam tak cicho, ponieważ jest późna godzina, o której to nagrywam. To jest mniej więcej godzina pół godziny do północy, czyli zostawiam nic. To już kurde, ja tak ten? Ja pierdzielę, pół godziny do północy, a ja tak późno odcinek nagrywałem? Jezus Maria, to co ja musiałem robić za dnia? Nie mam zielonego pojęcia, dobra. Wiecie co, ten filmik ledwo co będziemy słyszeć, więc sobie daruję. Ale na pewno go tak czy siak w opisie umieszczę, bo już słyszę na samym początku, że gra będzie mnie zagłuszać. Obejrzyjmy sobie bonusowy odcinek z Raymana 2, Wielka Ucieczka, 21 września 2014 rok. To był już chyba, Maraton Crasha, czyli 5 let's play, Rayman 1, 2 razy Harry Potter, Tom i Jerry, Pac-Man, Spider-Man, no to to będzie 12 let's play. Siemanko wszystkich, tutaj pomidorowy.pl i witam was w bonusowym odcinku! Zagrajmy w Rayman 2!
Wielka ucieczka na PlayStation 1. I nie, to nie jest odcinek, którym jest ostatnim odcinkiem na zakończenie serii, tylko po prostu jest on odcinkiem bonusowym. O tak! Okej, okay, bonusowy. I mam nadzieję, że jest z lepszą jakością. Więc co w tym odcinku? O kurde, ja pierdzielę, czekajcie sekundkę. O kurde, pozdrawia was Justyna, oczywiście, że tak, no. To były czasy, jak jeszcze dziewczyny nie miałem, to w sumie jak ja z przeszłości podkreślał, że się inspiruje polskim gamerem 17, tak teraz ja teraźniejszy będzie wam na każdym kroku gadał, że hej, patrzcie, tu był moment, gdzie Michał był sam kompletnie, a teraz ma dziewczynę i ma obowiązki. No, któż by pomyślał? Będziemy robić to, że... Ja pierdzielę. Będziemy się ścigać z Lee, to wszystko. To wszystko. No jak to wszystko? No tłumacz, cokolwiek, może, nie wiem, jakieś różnice między wersją PC-tową a PS1. No cokolwiek, gościu. I będę szczery, znaczy to nie jest taki wyścig, to jest po prostu wyścig z czasem. Będę szczery... No to wyścig z czasem, czy co to jest za wyścig w takim razie? I czemu dwa razy będę szczery? Jezus Maria, to właśnie było to, że ja się tak bardzo inspirowałem gamerem, że w pewnych momentach zacząłem gadać dosłownie jak on. Na szczęście ja bardzo szybko od tego odbiłem. I nie jest to tak, że teraz, nie wiem, ja się naśmiewam z gamera czy coś. Po prostu sam zauważam po latach swoje błędy, nie? Na szczęście teraz obecnie uważam, że to jest o wiele lepiej. Ja komentuję jakby filmiki, czy też ogólnie jak robię let's playe, ponieważ mam lepszą dykcję. Znam więcej słów, więc... A tutaj to tak się ograniczałem bardzo, mocno, mocniutko. Ja ten wyścig pewnie spapram, dopiero za drugim razem pewnie go przejdę dobrze, ale cóż... To dlatego ten odcinek trwa ponad 4 minuty, ponieważ ten pościg, ten wyścig lub ten po prostu wyścig z czasem jest krótki. I to jest jedyny wyścig, który ja wam pokażę, reszty nie będę pokazał, ponieważ one niczym się nie różnią, tylko tym, że mają inną ilość lumsów. Uuu. Może troszeczkę inaczej wygląda. Nieprawda, bo drugi wyścig inaczej wygląda, gościu. Na poziom, ale to nie jest nic takiego ekscytującego, żeby było warte udokumentowania w tym oto let's play, ponieważ w piątym odcinku zajmiemy się następnym światem w grze. O tak. Dlaczego ale to, taktyczna śmierć. To wywołuję teraz? By zdobyć większą ilość lumsów i by być pewnym, że uda mi się zdobyć te 90% lumsów z tej gry, żeby w końcu i jeszcze raz w końcu pogadać wam betę Raymana 2. Ile ty razy to w końcu będziesz gadał? Wyglądać. Jeżeli zobaczycie tą betę, to już sami będziecie mogli dać wniosek. Bo dla mnie to jest naprawdę wielkie zdziwienie, jak to miało wyglądać. Ale cóż, to jest tylko moja perspektywa. Perspektywa wasza może być tylko takie... Ja, co za kurde smutek. I timeout! Przykro mi bardzo, przegraliśmy, więc zaczynamy to jeszcze raz. Ojojojojoj, ujojojojoj, ktoś tutaj przegrał, ojojojojoj. Edytowałem tego, ponieważ i tak odcinek jest bardzo krótki, więc nie ma to według mnie sensu, kiedy odcinek trwa 4 minuty, więc szczerze, według mnie to nie ma sensu, w waszym interesie może też to nie mieć sensu, ja uważam, że tym bardziej to nie ma sensu, no sense to jest. Ja pierdzielę, kurwa, ja naprawdę, ja nie potrafię niektórych swoich starych filmików oglądać i nie będę ich wyrzucał z kanału, bo jest to jednak, wiecie, jakiś sentyment, ale kurde, za dużo takich słów powtarzałem i to jest coś, co ewidentnie, kurde, z czym walczę po dziś dzień, aczkolwiek wydaje mi się, że dzisiaj nie mam aż takiego problemu z słownictwem, tak jak to było te 7 lat temu, co możecie zobaczyć zresztą, więc... No cóż ja tu mogę powiedzieć. Dobra, jeszcze chwilę sobie obejrzymy i lecimy na następny film. To będzie bardzo krótki film akurat. Tak jak mówię, chcę to troszeczkę, każdy film po trochu wam pokazać mniej więcej, żebyście mieli szerszą perspektywę, jak to przy samych początkach Michał nagrywał. I ponieważ to jest taki specjal, ogólnie w planach mam zrobienia streama, gdzie będziemy oglądali moje... Może nie wszystkie stare filmy, ale sobie wybierzemy przykładowo 5 filmików. Tak jak teraz to oglądam, tylko że będzie tutaj obok czat, więc będę mógł z wami sobie porozmawiać. I wybierzemy 5 albo 6 filmików z 6 lub 7 różnych dat. Czyli przykładowo jeden film z 2014, drugi z 15, 16, 17, 18, 19, 20, ewentualnie 21, tam przy
początek tego roku, ewentualnie nie 21, to tylko do 20 roku, żeby zobaczyć sobie pewną różnicę w komentowaniu. Inaczej bym powiedział nonsens, ale cóż. W następnym odcinku zajmiemy się, tak jak mówię, następnym światem i szczerze to wszystko, co chciałem wam powiedzieć. Jakim światem? W sumie to... Ciężko jest nazwać, żeby w Raymanie dwójce jakiekolwiek światy występowały. Bardziej bym powiedział, że to są te... sekcje, znaczy może nie sekcje, ale poziomy bardziej, no bo świat... Prędzej Rayman 1 i tam późniejsze gry to miały światy. Jakieś tu są komentarze? Wersji na PC i tam trzeba było zbierać 50 lumów. A widzisz, a to ja to niedawno odpowiadałem. Że często nie oglądam cię, a dzieje się to, ponieważ muszę się uczyć. Nie na spoko, rozumiem sprawę, nie musisz się tłumaczyć, po prostu najwyżej pooglądasz, kiedy będziesz miał na to czas. Dokładnie, i dalej to podtrzymuję. O, to Growl. Growl to ogólnie jest mój drugi widz na kanale. Razem z Dominikiem, aka Sasuke Gaming, aka Uchiha Rei, aka The Angel Darkness i wiele, naprawdę wiele jego innych ników, obecnie to jest Crash. To oni oboje byli moimi pierwszymi widzami i na zawsze w serduszku, ponieważ są to wspaniali, kurde, koledzy. Muszę w końcu się wybrać tam do nich, w ich skromne progi, bo znam ich, kurde, od początku. Praktycznie po dziś dzień utrzymujemy kontakt tylko z takim małym twistem, że co jakiś czas się do siebie odzywamy, bo wiadomo, teraz praca, obowiązki, inne tego typu rzeczy. Aczkolwiek trzeba będzie się w końcu tam wybrać. Dobra, to był Rayman 2 i teraz... O, co ja mogę nagrać? 16 września, no to zobaczmy. Co tutaj będzie Michał gadał? Dobrze, że ja już nie robię takich filmików swoją drogą. Siemano wszystkim, tutaj pomidorowy.pl i mam do was kolejny alok informacyjny. Tak, znowu dzisiaj miałem czas, żeby nagrać coś takiego. Szczerze, zawsze mam czas, żeby nagrać takie małe alogi. Gorzej jest z grami, ale nieważne. No. Mam do was bardzo, ale to bardzo ważne pytanie. Będzie malutkie głosowanie pomiędzy trzema grami, które mają być... jedno z tych gier będzie następnym let's playem. Więc, wybory gier, jakie... Są to Gex, Tarzan 1 na PlayStation 1 oraz Rayman 2 na PlayStation 1. Czemu robię głosowanie, pomimo że powiedziałem w Spider-Manie, że chcę zrobić Gexa? Wiem, że tak powiedziałem, ale o co mi chodzi, to to, że nie, naprawdę ja nie mogę się zdecydować. Ja jeszcze zaklepałem Gexa, ale widzę, że też mam ochotę na trzy inne gry, więc napiszcie w komentarzach i ja wtedy, to będzie takie małe głosowanie. I chcę zobaczyć, ile komentarzy pójdzie na Gexa, ile pójdzie na Raymana, ile pójdzie na Tarzana. Jeżeli będzie dużo pójdzie na Raymana 2, to Rayman 2... Dobra. W pewności Rayman 2 pozdrawiam. A kiedy jest Resident Evil? No. No to tu już odpisałem. Nie Rayman, tylko Gex. Gex, Gex, Gex. No to tak. To była jedna osoba. Tu jest Rayman. No. No to czyli generalnie zajebiście. Raz, dwa, trzy. Trzy głosy poleciały na Raymana 2. No i się okazało, że Rayman 2 był. Dobra, to przewijmy sobie trochę ten filmik, bo jestem ciekaw, co ja tu będę gadał. Od piątku będzie następnym let's playem, a jeżeli pójdzie na Gexa, Gex będzie w piątek następnym let's playem, a jeżeli na Tarzana, to Tarzan będzie następnym let's playem w piątek. Więc to chodzi mi o to. I jeszcze powiem wam śmieszną sytuację od razu do tego odcinka, że jakieś angielskie dziecko, jakiś taki youtuber angielski, napisał do mnie pod filmikiem Crash Bandicoot Racing, czyli wiecie, Crash Team Racing japoński, to main menu OST, czyli wiecie, ta muzyka, napisał mi, że niby ukradłem muzykę z jego filmiku. Więc wiecie, co w tym wszystkim było najlepsze? Że on mnie coś tam najpierw powyzywał tam gdzieś, ja to oznaczyłem jako spam, więc wy tego nie zobaczycie, ale on do mnie to nawet na pocztę wysłał. I będę szczery, mnie to naprawdę rozśmieszyło, ponieważ ja go zasubskrybowałem. Ale cóż, jest tutaj był pomidorowy.pl. I co w ogóle z tym wszystkim chodziło? Jaka puenta jest tego, czy co? Zasubskrybowałem go i co? Nie kumam, kurde, ja czasami nie kumam tego, co ja gadałem w przeszłości, nie? Ale faktycznie to jest akurat sytuacja, co miała miejsce. Był taki jeden koleś, który pisał mi coś tam właśnie po angielsku, że mu niby wideo podpierdzieliłem, co się okazało, wchodzę na kanał, dodał po prostu tą samą muzykę, co ja, tylko z tą różnicą, że on to zrobił chyba dwa dni, czy tam miesiąc wcześniej, nie pamiętam. No i generalnie to...
Tyle w zasadzie. Ja miałem inny obrazek, on miał inny obrazek, muzyka jest ta sama, więc to idąc tym tokiem, to dziecko, czy nie wiem kto to tam dokładnie był, mogłoby pisać każdemu, że każdy kto stawi OST z Crashem Bandicoot Racing, to generalnie podpieprzył od niego film, tak więc no, beczunia w ciul, nie? Dobra, to by było na tyle z mojej strony, moi drodzy. Mam nadzieję, że wam się ten specjal jako tako w miarę podobał. No wiem, że polegał on tylko na tym, że ja sobie co jakiś czas tutaj dogryzałem samemu sobie i oglądaliśmy. Aczkolwiek, tak jak mówię, na najbliższych streamach coś się ogarnie, żeby sobie pooglądać moje stare filmiki. To mówię, nie mówię, że to będzie od razu na następnym streamie, ale generalnie to jakiś tak co jakiś czas będziemy sobie ogarniali temat. Tak mi się wydaje. No. Teraz sobie wejdę na kanał. Elegancko tutaj Spyro. Oczywiście, że się ładuje. Ogólnie to tak jeszcze mam nadzieję, że tego nie zasłaniam. Nie, nie zasłaniam. Fajnie byłoby, jakby w tym roku się udało nam tutaj wbić milion, nie? W te wakacje na przykład. Mam nadzieję, że się uda, dlatego że teraz od lipca planuję robić maraton, który będzie trwał do końca września. Ze mną, czyli innymi słowy, filmiki dwa dni, Jezu. Widzicie, to jest to, o czym właśnie wspominałem, jak niedawno trochę się, sam siebie krytykowałem, jeżeli chodzi o przejęzyczenia się lub takie i tak dalej. Generalnie sprawa wygląda tak, że chciałbym zrobić właśnie, znaczy zdobyć, osiągnąć milion wyświetleń kanału do końca wakacji i... co jest też zaskakujące lub nie. Możliwe, że to się uda, aczkolwiek chciałbym, żebyście wy mi w tym trochę pomogli, polecając na przykład mój kanał, jeżeli chodzi o odnośnie, jeżeli macie jakiegoś znajomego, który interesuje się powiedzmy gamingiem, grami retro, czy w ogóle jakimiś trochę nawet nowszymi, to jeżeli chcecie, moglibyście polecić mój kanał, bardzo byłbym ogólnie wdzięczny z tego powodu, bo wiadomo, chciałbym sobie też uzbierać coraz to większy fanbase. Myślę, że to większość twórców coś takiego chce osiągnąć. No i mam nadzieję, że do końca wakacji uda nam się tutaj uzyskać milion. Już od początku tego roku dałem sobie ten challenge. Ja pamiętam, że od początku tego roku miałem chyba 790 tysięcy wyświetleń, tak więc fajnie byłoby do końca wakacji lub nawet do połowy wakacji wbić tutaj milion. Czy mi się uda? Zobaczymy. Wiem, że teraz będzie ruszał od lipca maraton ze mną, czyli dwa filmy na jeden dzień, czyli dosłownie będziecie mieli codziennie porano i wieczorem filmiki. Prawdopodobnie rano w godzinach między 10 a 11, a wieczorem między godziną 19 a 20. Tak więc będziecie mieli dwa odcinki dziennie. Cieszycie się? Bo ja tak. Dobra, to by było na tyle z mojej strony. To byłem ja. To byliście wy. Mam nadzieję, że wam się podobało oczywiście. Jeszcze raz dziękuję wam za 7 lat tutaj spędzone. Oczywiście są niektórzy, co mnie niedawno zasubskrybowali. Są niektórzy, którzy mnie od początku mojej jakby działalności śledzą. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Trzymajcie się i do następnego razu. Cześć!